Witajcie na kolejnym video vlogu skrzyniem, Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat yy, piłkarskich jaj, jak ja to sobie potocznie nazywam. No nie da się ukraść, że piłko nożną się interesuje. I świr też działa w tej również dyscyplinie sportu. A w zasadzie doszło do takich kilku, no ja bym powiedział, dziwacznych sytuacji, jak na sport. Aczkolwiek już dzisiaj to nic nie może człowieka zdziwić. Wielokrotnie to podkreślałem i, i chyba już na tym y, poprzestanę. E, otóż jestem kibicem m.in. FC Barcelony. No i wyszło na to, że niedawno przybyły zawodnik do Barcelony, Argentyńczyk Sergio Aguero, e, prawdopodobnie zakończy karierę piłkarską, ponieważ wykryto u niego ciężką wadę. Serca. No i teraz by można sobie zadać pytanie: no, przecież to jest normalne, ludzie chorują i tak dalej, i tak dalej, więc w to, w co w tym dziwnego, i że pewnie będziemy zaraz szukać yy, teorii spiskowych odnośnie tak zwanych ukąszczeń Skorpiona. Czyli, że on sobie ten cudowny preparacik wziął i, i teraz yy, yy, robimy z igły widły. No ale moi drodzy przyjaciele. Chciałem Wam jedną zwrócić uwagę. Wcześniej Argentyńczyk grał w takim klubie jak Manchester City i to aż przez 11 lat. Jak wiemy, Manchester City jest jednym z najbogatszych klubów piłkarskich na świecie. Więc tu się nasuwa takie pytanie: Czy nie robią tam okresowych badań, że nie wykryli tego wcześniej? Nie stać ich na specjalistyczne kliniki? Bo przeciętnego, kowalskiego czy nowaka, jak to się mówi, siak czy owak, zawsze nowak i tak dalej no to ja jestem w stanie zrozumieć, że on mógł z jakąś wadą serca żyć nawet 30 lat i się nawet nie, nie szczaić i kiedy już organizm tam w wieku 50, 60 czy 70 lat zależy, jak człowiek się prowadzi, e, zaczyna odmawiać posłuszeństwa, no i wtedy nagle wychodzą e, jakieś symptomy nieprawidłowego działania organizmu. Czyli na przykład e, już serce przestaje e, pracować, jak to się mówi, na 100% swoich możliwości. Więc to by mnie nie zdziwiło, ale w przypadku piłkarza, który na pewno mało nie zarabiał, w przypadku klubu, zwłaszcza jednego z najbogatszych na świecie, do niedawna jeszcze jako numer jeden, jeśli chodzi o, o e, biedną ligę angielską. Biedną oczywiście w cudzysłowie, ponieważ w tej chwili się jasno mówi, że Liga Angielska jest najbogatszą ligą na świecie. No tam w klasyfikacji europejskiej jeszcze ciut za Hiszpanią, ale powoli się to już zmienia. No bo w tej chwili najbogatszym klubem został Newcastle United, jak go przyjęli. W Szejkowie. No i więc tam będzie też ciekawa rywalizacja, ale to powiedzmy za jakiś okres pięciu lat, bo, bo no nie sądzę, żeby Newcastle tak szybko. A prawdopodobnie w tym sezonie mimo wszystko zaliczy spadek, nawet jak w przerwie zimowej poprzychodzą gwiazdy, to nie sądzę, żeby uratowali ten sezon. No ale krok po kroku i jakoś to będzie. Więc na razie City będzie bez wątpienia. Przodowało wiadomo, Chelsea, Liverpool i tak dalej. Szkoda, że nie mój ulubiony Manchester United, no ale na pewno będzie w czołówce. Ale wracając do tematu. W przypadku takich piłkarzy jak Sergio Arguero, w przypadku takich klubów jak Manchester City, to jest niemożliwe, żeby oni tej wady nie wykryli, a ona na pewno nie powstaje z dnia na dzień. Co prawda, Aguero niedawno, bo teraz w przerwie letnie, tak letnim, przejął bodajże, związał się z Barceloną w sierpniu albo we wrześniu, czyli tego roku, kiedy kręcę ten materiał, czyli 2021. Więc od niedawna przyszedł, no i w zasadzie doszedł lekko do zdrowia. Przeszedł na boisko, no i musiał zejść i prawdopodobnie skończy się tym, że zakończy karierę z powodu wad serca, a to już nie jest młody zawodnik. No i w tym wieku, niestety, takie coś może faktycznie spowodować zakończenie kariery. Już nawet lekka kontuzja potrafi zniszczyć zawodnika, zwłaszcza na takim światowym poziomie. Ale czego się dowiedziałem, czego nie wiedziałem? Kolejny fakt. Sergio Aguero, podobno, wiem to z wiarygodnego źródła, yy, był wielkim promotorem cudownych preparacików w Argentynie. Oczywiście, na naszego wspaniałego świra, który zdominował świat. No, to jeżeli on był takim cudownym promotorem, to jak myślicie, przyjął? Czy nie przyjął? No, raczej przyjął. Nie wiem tylko kiedy, natomiast też wiemy, że chociażby ostatnio nasz już nieżyjący pan Durczok, który przyjął, bodajże, drugą dawkę, teraz chyba w sierpniu, który już w listopadzie kopnął w kalendarz, więc jak widać, to nie nadchodzi z dnia na dzień. Ale o wielu informacji śmiertelnych dostajemy informacje. No i tutaj się też nastawia pytanie, bo niektórzy mówią, pokaż mi te ofiary popreparatowe, które w wyniku zażycia tego cudownego eliksiru kopnęli w kalendarzu. No i takie ofiary są i są w sieciach, no i się mówi, że przesadzamy. Bodajże że zapomniałem Wam ostatnio umieścić filmik, yy, nawet go zapomniałem poszukać, a ja obiecałem, że filmik z piłkarzami, którzy odeszli w tym roku i okazuje się, że w tym filmiku, gdzie nie powiedzieli akurat za co, no bo wiadomo, że Smart Gerd Miller, ale on akurat tuż po, no Lewandowski go wykończył, pobił jego rekord, no i Miller kaputnie, jak to by Niemcy powiedzieli, oczywiście sobie żartuję. Ale akurat Gert Miller był faktycznie schorowany, więc tam nie wiem, czy wziął szczypaweczkę, czy nie. Więc tutaj na razie się nie, nie będę na ten temat y, się wypowiadał, więc mógł umrzeć, mógł również żyć. No, być może jeżeli przyjął ten preparat, być może przyspieszyło to, no ale tutaj akurat nie możemy tego wiązać. Co innego Sergio Aguero, ponieważ, jak powiedziałem, nie wierzę, że. Tych wszystkich klinikach i tak dalej, oni nie mogli wykryć tego, zwłaszcza jak jest zawodnik, taki klub jak City, to jeżeli inwestuje w piłkarza, no to sprawdza jego badania. Tak, wszystko, czy on jest zdrowy, czy może grać, bo płacą mu miliony i wiadomo, że oni chcą, żeby. On przynosił im zyski poprzez wygrywanie meczów, czyli musi być w pełni dyspozycyjny. Eee, przynajmniej to też zależy od, 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 eee, od jakości zawodnika, no bo dlaczego teraz przeszedł do Barcelony? No bo w City stwierdzili, że dla niego już nie ma miejsca, a w Barcelonie akurat taki doświadczony zawodnik może być w asem w rękawie, tak jak chociażby Luis Suarez, który półtora roku temu odszedł z Barcelony do Atletico Madryt i okazuje się, że Suárez był ogromnym wzmocnieniem, chociaż mówiono, że pewnie będzie to taki joker schodzący z ławki, a tymczasem potrafi wejść od pierwszej minuty i zrobić różnicę w przypadku Atletica Madryt i zdobyli mistrza Hiszpanii. Tam po kilku latach przerwy, nie pamiętam dokładnie ilu, więc, no, jest to na pewno sytuacja dziwna. Z powodu wieku rozumiem dlaczego opuścił City, rozumiem też, dlaczego przybył do Barcelony, ale nie rozumiem, że przybywając do Barcelony, nie wiedzieli o jego problemach z sercem. To jest niemożliwe. Nie z klubem o takiej klasie. Ja bym zrozumiał, gdyby w takiej Legi Warszawa, gdzie legia poległa. Znowu. Ech. Zobaczymy, co zrobię z Richesterem City, ale to ciężko widzę. Dobra, na temat Legii to jest, to jest zupełnie inny temat, ale uwierzyłbym, że w Legii takiego, biorąc pod uwagę, że w tej chwili ci się komuś podoba, czy nie, to jest najlepszy klub w Polsce, mimo że jego pozycja w tabeli mówi co innego, ale i nie wierzę, że oni spadną. Nie wiem, że myślę, że się pozbierają, ale to jest temat na, na inne nagranie. Olegi się zrobię takie podsumowanie, jak już się zakończy sezon i całość to jakoś się tam podsumuje, bo to aż no. Nie kibicuję temu klubowi, mówiłem, dlaczego ich nie lubię, ale no to jest coś, co, co jest nie, dla mnie niewytłumaczalne. Dobra, wróćmy do tematu. Więc rozumiałbym, że w takiej legii by nie, mog nie wykryli takiego problemu, ale że w Barcelonie nie chce mi się wierzyć, czyli coś wystąpiło po jakimś czasie. I w tym materiale, gdzie są piłkarze, którzy odeszli, też jest wielu zaprezentowanych młodych piłkarzy, których tam gdzieś fotki leciały, że nagle zmarł, czyli nowa jednostka chorobowa, nagle zmarł. Nagle. Co to znaczy nagle? Jak można nagle? No, no, no można nagle, ale to, to jest raczej fakt, że coś po prostu nie wykryto i przeciętny Kowalski, Nowak i tak dalej się nie badał no i w, 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 dostał na przykład nagle zawału serca, nagle yy, udaru Wylewu mózgu i tak dalej, ale to dlatego, no, że przeciętnej osoby po prostu nie stać na, na, na takie badania i mógł nie wiedzieć. No ale niektórzy, że teraz wszyscy nagle padają jak muchy, to jest um, niewytłumaczalne. E, no i potem wychodzi, jak w przypadku pana Durczoka, że jednak e, wziął ten preparat. No i jak tutaj nie, nie powiązać? I, I odnośnie tego, wszyscy mówią: Pokaż mi ofiary po tych preparatach. No i co, są, pokazujemy i co, i nic, a ile takich ofiar żeśmy nie wykryli. Bo wiecie co, jeżeli ktoś gra w jakimś klubie yy, regionalnym, jak na przykład yy, powiem Wam taką nazwę Śląsk Świętochłowice albo Sławia Ruda śląska, gdzie pewnie większość z Was nawet nie wie, że taki klub piłkarski yy, istnieje, yy, jeżeli oni podadzą gdzieś na łamach, że ich piłkarz. Na łamach jakiś tam fanpage'u, na przykład umarł, to zawsze się gdzieś w rejonie znajdzie ktoś, kto widzi, co się dzieje, no i udostępni, i ta informacja idzie po prostu w świat i tak się rozprzestrzenia. Ale jeżeli któryś z sąsiadów moich by na przykład kopnął, to obawiam się, że ja nawet bym nie wiedział, który i czy faktycznie kopnął w kalendarz. I tak to już niestety jest. Ja nawet nie wiem, czy po drugiej stronie ulicy ktoś właśnie z powodu tej szczypaweczki. Nie padł, no i co? No pochowali, pochowali i tego nie wiem. Więc ile jest takich informacji, o których nie mamy yy, zielonego pojęcia? A przypomnę Wam, skoro jesteśmy w temacie piłki nożnej, że Robert Lewandowski, jak cała reprezentacja została wyszczepiona, przez dwa dni nie mógł z powodów zdrowotnych trenować. Więc jeżeli taki zawodnik padł, to co dopiero my? I to, co też powiedziałem, jeżeli wszystkich, wszystkich będziemy szprecować, to ludzie będą padać, bo organizm każdego z nas jest różny. Ja znam tylko i wyłącznie siebie, wiem, jak ja funkcjonuję, na co działam. Mam podstawy sądzić, że, że ten preparat by mi nie zaszkodził, ale nie mam zamiaru go przyjmować, ponieważ mogę sobie w tym momencie z moją super odporność, tak naprawdę zrujnować i dlatego nie będę tego badziewia przyjmował więc to tyle na temat Sergio Aguero, natomiast tutaj jeszcze wrócimy już do nieco wspomnianego Bayernu Monachium w którym gra Robert Lewandowski otóż słyszałem, że nie wiem czy to jest prawda, bo słyszałem że takie rzeczy w Austrii przyszły, że całkowity lockdown dla niezafastrygowanych i że pracodawca nie musi wypłacać im tam kasy dla temu pracownikowi, jak nie przyjdzie do roboty, ale słyszałem, że Bayern nie jest taka sytuacja, że tam na cały zespół chyba pięciu zawodników jest niezafastrygowanych. No jest taka akcja w ogóle dziwaczna, że wykrywa się świra wśród osób zafastrygowanych. No i tamci zawodnicy muszą iść na obowiązkową kwarantannę, a pozostali mimo że mieli styczność i mimo, że świr został wykryty u zafastrygowanego, czyli teraz zafastrygowana osoba e, może roznosić tego świra, to muszą niezafastrygowane osoby przechodzić kwarantannę, żeby one nie roznosiły, bo nawet nie wiedzą, czy, czy roznoszą. Jaki tu jest sens i logika? Przecież powinni tego świra wykrywać u osób niezafastrygowanych, a nie u zafastrygowanych. No, ale jak to eksperci mówili, że nie będzie się robić testów na osobach zafastrygowanych, z tego względu, że one będą potwierdzały, oczywiście to będzie błędny wynik, że rzeczywiście roznoszą świrę. No, i widocznie się robi taką ustawkę w Bayernie. Też się mówi, że ci piłkarze w Bayernie, Monachium nie dostaną. Pieniędzy za ten okres, w którym siedzą na kwarantannie, bo ponoć, czego nie słyszałem, czy tak jest, wprowadzili ustawodawstwo, że nie musi wypłacać takiemu, takiemu zawodnikowi, czy pracodawca nie musi takiemu pracownikowi wypłacać za to pieniądze. No, zastanawiam się na temat legalności tego przedsięwzięcia, ponieważ wiem, że na przykład w Polsce byłoby ono niezgodne z Konstytucją, więc mogliby sobie wprowadzać rozporządzenie, i tak dalej, czy nawet kombinować w jakiejkolwiek ustawy. Natomiast konstytucji przeskoczyć się nie da, więc oni by mogli sobie pogadać. Nie wiem, jak jest w przypadku Niemiec, więc się nie będę na ten temat wypowiadał. Ale nie do końca mi się tutaj chce w to wierzyć z jednego powodu. Otóż piłkarze zazwyczaj są za, za, zatrudnieni na tak tzw kontraktach menedżerskich, a nie na podstawie umowy o pracę. Więc taki piłkarz, czy to jest Lewy, czy to jest Czupomoting, czy to jest Musiala, czy Neuer, w świetle prawa nie są pracownikami etatowymi Bayernu Monachium. W związku z powyższym ich to nie dotyczy. Oni są zatrudnieni na tak zwanej jednoosobowej działalności gospodarczej w postaci takiego kontraktu i się rozliczają indywidualnie, jeśli chodzi o podatki w danym kraju. A pewno, żeście słyszeli, że tam jacyś piłkarze są tam ścigani za jakieś oszustwa podatkowe w danym kraju. Dlaczego? Zobaczcie, kiedy ty idziesz do pracy, dostajesz pensję netto. Dlaczego nie brutto? Dlatego, że cały podatek i tak dalej, ciężar jego przekazania do urzędu skarbowego, który ty musisz zapłaca, zapłacić, spoczywa na pracodawcy, tobie daje tylko netto i ty masz to w nosie. W takim razie powiedzcie mi, dlaczego niektórych piłkarzy na tym świecie ścigano z powodu niezapłaconych podatków. Skoro idąc tym samym tokiem rozumowania, powinien to zrobić ich pracodawca, czy na przykład Barcelona, Manchester City już wspomniany, czy Juventus Turyn i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj akurat dlatego powiedziałem, że nie do końca w to wierzę, ponieważ a z racji tego, że się trochę interesuje piłką nożną, wiem, że żaden z piłkarzy Bayernu Monachium nie jest pracownikiem etatowym, a rzekomo dotyczy to tego, że pracodawca może pracownikowi temu nie wypłacić. Prawdopodobnie jest to jakaś ogólna nagonka, informacja puszczona w eter, żeby nastraszyć zwykłych ludzi, a tak naprawdę piłkarzom Bayernu Monachium się nic nie stanie i większość ludzi to kupi, no bo wiecie, jeżeli ktoś tam chodzi tam do, do roboty, jak to się mówi, dom, praca, dom, praca, dom, praca, w niedzielę zapić, a po drodze, nie wiem, meczyk, tam w środę czy we wtorek chyba Liga Mistrzów, tak, w weekendzik mecze ligowe i tylko piwerko i i do boju, bojern, do boju. Tak? No to on może nie wiedzieć, na jakich zasadach są zatrudnieni piłkarze. Właściwie te prawa to w zasadzie oni nie są zatrudnieni, tylko tak jakby są podwykonawcami na, na bazie jednoosobowej prowadzenia działalności gospodarczej. I powiem Wam, że w Polsce, jeśli chodzi o. Ekstraklasę na pewno. Pierwszą ligę przypuszczam, że też co do drugiej ligi, może niekoniecznie. To też zależy od, od, od klubu, ale pewnie są jakieś tam, nie sprawdzałem tego, normy, które to regulują. Ale na przykład widzę okręgowej. W klub, klubie jak wspomniałem, Śląsk Świętochowice czy Slavia Ruda Śląska, no to tam nie są takie zarobki, żeby ktoś sobie jednoosobową działalność otworzył. Ale Lech Poznań, Wisła Kraków, Legia Warszawa, Raków Częstochowa, Pogój Szczecin i tak dalej, to już są za zarobki nawet w tysiącach, więc tam na pewno działają na jednoosobowej działalności gospodarczej. I to tyle komentarza na temat yy, moim zdaniem fałszywej, puszczonej informacji w ETER, że tam piłkarze stracą miliony, po to, żeby zastraszyć zwykłych, nieświadomych niczego obywateli. No, w tym przypadku Niemiec i być może na świecie. Aczkolwiek podkreślam, no nie słyszałem o takiej. Takie realizacji pomysłu, jeśli chodzi o pracę, że pracodawca może nie zapłacić pracownikowi w Niemczech, słyszałem, że w Austrii. E, owszem, oczywiście, może się e, mylę i faktycznie w Niemczech tak też jest, ale pewnie wkrótce takie informacje gdzieś tam dotrą. Przede wszystkim myślę, co się dzieje e, tutaj e, w Polsce. <laughs> To by było chyba na wszystko na dzień dzisiejszy na tyle, co chciałem Wam podzielić z racji mojej pasji do, do piłki nożnej. Na sam koniec, tak jak powiedziałem, ja jednak mam zaufanie w Panu Bogu i tego nie, nie, nie ukrywam, więc powiedzmy mam ten spokój wewnętrzny. Oczywiście problemów mam masę i z nie wszystkimi sobie radzę tak jakbym, tak jakbym sobie chciał. No ale trudno, no, żyć, żyć jak to się mówi, trzeba, trzeba dalej, dlatego chciałem Wam tutaj w linku oprócz tego, tego filmiku, który Wam obiecałem, jeszcze nie, nie umieściłem także tego filmu o tych młodzieniaszkach naszych, co będą krócej grali w piłce nożnej, naszej reprezentacji mogą grać, bo mają też podwójne obywatelstwa. Postaram się tym razem te filmiki odnaleźć i Wam je udostępnić. A mówię, napiszcie mi, jak czegoś nie udostępniłem. <laughs> nie zaglądacie? <laughs> z czym ja się Wam dzielę, tam w opisie filmu. Ale chciałem Wam podzielić się takim bardzo fajnym kanale. Niejaki Jan Wuklif robi bardzo dobre opracowania dotyczące Biblii i całej tej historii biblijnej. Zrobił kolejny materiał, który niedawno opublikował, bodajże z tydzień temu. Normalnie znowu mnie urzekł, ponieważ ja parę lat temu, nie wiem czy to było trzy czy cztery, dostałem pierwszy film, który nazwał Biblia Niezwykła Księga. Jakoś w ten deseń to, to było nazwane. Obejrzałem to. Powiem, że ta, ten, ten, to nagranie mnie bardzo urzekło, tak. E, natomiast to ostatnie z, też mnie urzekło. A zobaczyłem, że w międzyczasie, choć zapomniałem o tym kanale całkowicie, zostało porobione wiele innych materiałów, które powiedzmy są takie mocno uderzające, ponieważ otwierają na pewne rzeczy. Pokazuje, że ten Jan Cliff bardzo prężnie i rzetelnie bada rzeczy i zwraca uwagę na pe pewne rzeczy, które pe prawdopodobnie ja bym nie zwrócił uwagę, przynajmniej na tym etapie. W każdym razie, no. Trudno jest powiedzieć, żeby miał tego wam nie polecić. I przede wszystkim polecić jego kanał na YouTube. Ponieważ tam na, nagrania nie są krótkie, ale są rzeczywiście w dechę. Nie ukrywam też, że dobrym kanałem też na YouTube jest Tajemny Plan. Więc, jeżeli ktoś tego nie widział, a chciałby, polecam. No, tam wiecie, no, Norma to jest prawie dwie, dwie godziny nagrań, bo Fabian Błaszkiewicz to potrafi się tak rozgadać, że normalnie hehe, he, że ho ho, hej, że hola. Więc, jeżeli byście chcieli, to też Wam polecam ten, ten kanał. Nie wiadomo, tam już któryś sezon, ale możecie zacząć od sezonu pierwszego i lecieć i wszystko. Po trochu się, się dowiadywać, jeżeli ktoś z Was jeszcze tego kanału nie zna. Po drugie, słuchajcie, szukam tutaj dla naszych sióstr ze, spo... no, ze społeczności, mogę chyba to nazwać. Osoby z okolic tychów i raci Boża do wspólnych spotkań, z racji tego, że tutaj do Chorzowa z powodu odległości nie zawsze są w stanie dojeżdżać. Jeżeli ktoś miałby tam stamtąd osoby chętne, które by chciały wspólnie z kim się spotykać, czytać Słowo Boże i się zachęcać siebie nawzajem, no, to dajcie mi znać i skontaktujcie mnie z tymi osobami. Ja się postaram się umówić na spotkanie i być może coś było. To są pojedyncze osoby, tychy i racibusz, i tutaj naprawdę e, że ktoś po prostu szuka towarzystwa do wspólnych rozmów. Wi wi Wiadomo, tutaj szukanie społeczności w swoim regionie można powiedzieć. Nie zawsze się to pozytywnie dla nich kończyło, no chyba wiecie o czym ja mówię. Dobra, na, na dzisiaj wszystko dzięki, że byliście. Do zobaczenia następnym razem z Panem Bogiem i czołem Wielkiej Polsce. Cześć!